Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Loop Hero. Więc tak, od ostatniego spotkania minęło dla mnie w sumie więcej czasu niż dla was, bo akurat nagrywałem je chyba nawet dwa ostatnie odcinki pod rząd, jeśli się nie mylę. Więc tak, dwa tygodnie już w sumie minęły ponad. Ale mniejsza z tym. Skupmy się na rozgrywce. Ostatnio, jeśli się nie mylę, przetestowaliśmy potęgę lasu jako nekromanta. Przy okazji też poznaliśmy sekret krypty. I dzisiaj ogólnie mówiąc chciałbym się skupić na... Wiem, że powinienem prawdopodobnie powiedzieć na przejściu tego już w cholerę rozdziału drugiego i tyle. Ale bardziej na testach, że tak nazwę. Dlatego też zaczniemy wojownikiem. I jeszcze może zanim coś, to zobaczmy co można zbudować. W sumie powiem wam szczerze, właśnie muszę się skupić na tym, żeby coś budować konkretnego. Ale nie ukrywam, no nie do końca wiem co to może być. Można byłoby spróbować ten cały Warcamp, bo z tego co widzę zwiększa skuteczność bohatera. Oczywiście jak zwykle to samo. Może tutaj to w sumie zwiększa efektywność mikstur, co też wydaje się być cenne. Tutaj mamy kartę miasta. Fajne, tylko wiecie, nie wiem czy to jest potrzebne aż tak. Okej, tu nic nie ma w sumie. O, kuchnia. U, zwiększa leczenie ogniska, też warte uwagi. No i smithy. Chyba jednak smithy, powiem wam szczerze. Jeśli uda się zgromadzić to. Jeśli nie będziemy mieli długiej kuli craftu, bo to chyba była craftu. Postaram się postawić warcamp czy jakieś inne rzeczy. Jeszcze nawet nie wiem do końca które, oczywiście. Natomiast jeśli zdobędziemy drugi orb w craft, nie ma przebacz, lecimy ze smithy, jeśli zgromadzimy też to. A teraz ekspedycja, tak. I druga kwestia, złota karta. Chyba czas w końcu zobaczyć labirynt. Dobra, to teraz takie kwestie. Las biorę, bo jednak czuję, że on po prostu jest zbyt dobry, żeby go nie brać. Tutaj nie wiem, czy jest aż takie cenne. Odpuszczę sobie wampiry, bo jednak są one co najmniej problematyczne. Skałki midą mogę brać. Będę się jeszcze coś zaraz odpuścić. Niech będzie pająki, road lantern. Właśnie road lantern jest aż zbyt potrzebne. Bagna. Może to być bardzo głupie, ryzykowne i w ogóle, ale idziemy w ten sposób. Wiecie, chcę zobaczyć po prostu jak działają te wszystkie rzeczy. No oczywiście wyposażenie. I teraz Maze of Memories? Nie wiem co on ma robić, ale... Aha. Dobra. Wygląda to, że naprawdę nic nie robi, chociaż... Da się coś na niego położyć? Nie. Może faktycznie jest to taka karta dosyć nieprzydatna i tyle. Oczywiście, tak szczerze mówiąc, ciężko mi to stwierdzić całkowicie. Chociaż... No nie ukrywam, gra często może mówić, że nie robi nic, czy coś, a w rzeczywistości mieć jakiś super efekt, więc... Tak. Po prostu i tak wolę sprawdzić samemu. I teraz kolejny test. Okej, przy lesie też to będzie w takim razie kwitnąć, fajnie. No i pustynie. Coś co powiem wam szczerze, w sumie jest jednocześnie najbardziej problematyczne i najlepsze. Grając z dowolną klasą. Bo tak, nie żartując, no pomyślcie sobie w ten sposób. Osłabienie wrogów o 1000% HP. Stonks, że tak to określę. Ale z drugiej strony też to wpływa na nas, więc tak. Jeśli nie mam dostępu do zbrojek albo jakiegoś innego źródła HP, jak w przypadku nekromanty jest chociażby z jego magicznym HP, lepiej tego nie ruszać. No, no jeszcze kwestia lasów. Też potężna, ale coś czuję, że jeśli nie jesteśmy nekromantą, to powinniśmy ostrożnie do tego podchodzić. Coś tam jest tam fajnego?
No, jeszcze nie. Więc no, dobra. Idź spokojnie, nasz wędrowcze. Okej, mam Obliviona, czyli możemy już trochę lasami pospamić. Mówicie, pierwsze Evil, czy możemy usunąć i się nie przejmować. I wiem, że nie jest najrozsądniejsze, patrząc na to, że chcę Orb of Craft gromadzić. Co to w ogóle? Ha, mam dwa fragmenty craftu, slime'ów. No jeżeli. To może tak te slime'y nie są wcale aż takie złe. Może. Dobra. Cmentarz tutaj. Road Lantern tutaj, bo takie ładne miejsce. Jak zwykle. No i skupmy się teraz na tym wszystkim. Co jest najważniejsze w sumie, czyli przechodzenie tego wszystkiego. I miejmy nadzieję również w zdobyciu czegoś. Bo ostatnio powiem szczerze, czuję, że mój progres jest strasznie powolny. Dużo próbuję, dużo eksperymentuję, jakieś tam robię inne głupoty, ale niestety nijak się to przekłada potem na, no, na to, co udaje mi się zrobić. Jest to, nie wiem, który już odcinek, ale obstawiam, że może być nawet około, może 10, albo lepiej. Chociaż pewnie lepiej. Ja nadal w sumie nie osiągnąłem nic. Po prostu utknęłem na tym, utknąłem, no, mniejsza nazwa teraz. No ale tak, jestem ciągle na tym drugim rozdziale, nie mogąc nic zrobić, się wkurzając tylko na swój nieudolny los. O, ciśnij na kontra, fajne. A tak speed, na. I tak lasy dadzą go wystarczająco dużo. I co, zobacz mnie, nie ma niczego znowu. Same badziewne sprzęty, o, tutaj fajne. Kolanka, kamyk, las. W sumie tak teraz to będę miał podwójne kłopoty, bo z jednej strony gobliny, z drugiej właśnie lasy. Niestety za dużo Oblivionów pewnie tutaj nie dostanę. W sumie gra mnie mocno chyba nie lubi. Patrzę na to, jakie zestawy mi wyrzucę już nawet na trzeciej pętli. A trzecia pętla z takim sprzętem to niestety jest po prostu... po prostu żart. I nic zadać, nic ująć. No, dziękuję, gro. Wysłuchałaś mnie, chociaż po części. Nieźle zmniejszą sobie obrażenia. Ale przynajmniej mamy już jakieś przydatniejsze efekty. Chociaż nikomu nadzieję na przetrwanie. Ale że dobra, kogo ja szukuję. Nie ma nadziei. Zostajemy 24, zadajemy 6. Od razu lepiej. Ale i tak to będzie ciężkie, żeby nadrobić, wiecie, stracone obrażenia i inne takie rzeczy. Fajnie, fajnie. Dobra. Dobra. Dawaj, bohater. Może jednak coś z tego wyjdzie. Chociaż tak, daleko jeszcze do poziomu. I przychodzi w sumie wszystko, tylko nie... nie pola. To jest takie zaskakujące, że w sumie przez główną część podróży będziemy polować na slajmy. Otoczeni różnymi pustyniami, nie tylko. O, ruiny, dobra. Jedna z bardziej przydatnych, a jednocześnie wkurzających kart. Przy czym większość z was pewnie, jeśli widziała poprzednie odcinki, to wie czemu przydatne i wie czemu wkurzające. A to w sumie właśnie taki, powiedzmy, paradoks, że dzięki ruinom ma się najlepsze rzeczy dostępne. Ale z drugiej strony dzięki nim można mieć też spore problemy. O, i co tu mamy? Dwa obrony, tak samo. Nie powiem tylko, że taką mniej kontrol, ale wampiry są. Nie. 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 Nie obniżam takich statystyk. O, super. Więcej lasów. A wylecz. Niestety muszę to wyeliminować, bo jednak wojakiem, tu mówię wprost, no nie miałbym szans z tym. Nie mam Bloodgrove. Chyba to w takim wypadku jedno tutaj mogę postawić. Co? I no i mamy Whitfield, które też będą bardzo cenne na moment, wiecie, w którym zdobędziemy w końcu te, jak to się nazywało. No pierwsze wioski, bo jednak nie dosyć, że one wzmocnią, to jeszcze te Scarecrowy wzywają, że... No jak wiadomo, Scarecrowy są cenne, bo dają fragmenty craftu.
fragmenty craftu są cenne, bo są cenne. Tak mówiąc pokrótce. A bardziej dogłębnie to oczywiście chodzi tu o kwestię tego, że nie mamy ich, a potrzebujemy ich do wytworzenia prawie wszystkiego. Więcej obrony. Co prawda bez tych magicznych obrażeń, ale... Ile mam na kontry? 19 dopiero. Spodziewam się trochę więcej. No dobra. I ogólnie mówiąc, jako że gram też tutaj w takim, a nie innym ustawieniu, że tak to nazwę. Pamiętajcie o tym, że nie będę zamykał grobowców od tak. Dopiero zamknę, kiedy będzie po prostu już prawie koniec. Dobra, dziękuję. Oczywiście żywność by co innego. Ratwolf. Na szczęście nie groźny. O, level up. Każda kontra daje... Jak to się nazywa, no, leczenie? Tutaj... Obrażenie zwiększono o 25% pancerza. Ile mamy? O, mało. Czy 20 nawet. A tu jeden pancerz każdy lub... No, obie są... Kiepskie. Jeden pancerza. I to już teraz będzie 4. Ale z listem to dodam. Nie wiem. Jedno obrażenie. Dobra, pancerz. I tak nic lepszego nie ma. I to w sumie najlepsza sprawa, walczymy z nimi, kiedy nie mamy wsparcia, więc nawet jeśli są wkurzający i uciekają, to w tej formie dużo nie zmieniam. Soczewki jubilera. Co to daje? Zwiększa szanse znalezienia rzadkich przedmiotów o 10%. Nie wiem do końca, co to jest, ale i tak, bingo, zdobyliśmy coś potężnego. Co niestety trochę potwierdza teraz jedną rzecz. Raczej nie uda nam się pokonać tu bossa, bo jednak... No, soczewki jubilera wydaje mi się być cenną naprawdę przedmiotem. I no i nie chciałbym ich stracić, rozumiecie? Definitywnie biorę. I co, po prostu wiecie, jeśli bym stracił, to potem będę sobie pluł w brodę, że zdobyłem coś, co jest super potężne, przydatne i co mogłoby mnie zbawić, dając mi jeszcze większe po prostu... No jeszcze większą zbieralność, że tak dziwnie to określę. Wszelkich rzeczy typu... Właśnie... Te fragmenty craftu i tak dalej. Ale nie, straciłem to, bo chciałem się bossa mieć. Dobra. No, w sumie już gotowe. Wszystko załatwione. Biją mnie za 2, 1 i w ogóle... 9 na kontrę, czyli... Nie ma na kontrę, ale więcej pancerza. Ale 30 na kontrę, wiecie co? Pomyślę. Skoro mamy tak dużo kontry, to po prostu szkoda byłoby to zmniejszać. Po prostu strategia z wysoką szansą na kontrę może być zbawienna. Bez regeneracji, ale dużo większe obrażenia, no... No muszę. Muszę po prostu. Jeśli nie będę zwiększał swoich statystyk bazowych, to niedługo padnę. Tak całkowicie. Dobra. Dobra, pierścień jakiś lepszy. Dwa obrażenia wszystkim, regeneracja, unik i... Pancerz. O nie. Nie ma sensu tego zmieniać. Jest dobrze, jak jest. A tutaj... O. Więcej na kontrę, tyle samo tak speeda. I obrażenia zamiast dwóch pancerza, no. Ryzykowny, ale niech będzie. Bo zwiększa, wiecie, kontry i inne rzeczy, które były dla mnie cenne. Więc tak, dobra. Ej, glutek. Oczywiście. Oj, co jest? Dobra. Wybaczcie, ale coś się zepsuło po cięciu. Ale też już wrócił do normy, więc nie ma co się przejmować. Dobra. Po prostu, dobra, zobaczymy, jak to będzie. Kolejny las. Jeszcze większa prędkość ataku. To mnie nie wiem kosztem czego, co się stanie, jeśli tutaj tu postawię? A. Nie będę ukrył, trochę się zawiodłem. Szczerze mówiąc, po prostu wiecie, liczyłem na to, że będzie coś ciekawego, jakaś interakcja między pustynią a polaną, ale nie. Ja po prostu nie wykorzystała potencjału i tyle. Żeby nie było, to nie jest zarzut, tylko takie trochę smutne. No może było, wiecie, więcej tego, tych różnych rzeczy zamknąć, tyle. Trochę więcej życia, ale stracę całą kontrę, nie. Skinner's Knife. Kolejny jakiś fajny przedmiot? Czyżby?
Oho. Zwiększa skuteczność bohatera przeciwko Red Wolfu. I jeszcze daje 10% szans na to, że dostanę żywność za pokonanie Red Wolfa. Super, super. Ło, ło, ło. Dobrze. Ale to jednak bym też na front przełożył. Dobra. Jest dobrze. Powiem wam szczerze, jest dobrze. Nie wiem, czy to jest to podejście, wiecie, w którym jestem w stanie bossa pokonać, ale jest dobrze. Więc... Dobra. Dobra. U, tarczka jeszcze lepsza, ona. 27. Tutaj co mamy? Kontra, regeneracja, unikamy. Niestety, no, kontra. Zmniejszyła mi się do 29, ale ta tarczka, no tak. Ale wiecie, tutaj to akurat tarcza była aż zbyt dobra, żeby z niej zrezygnować. Battlefield, no, no nareszcie. Chociaż pojedynczy Battlefield. Jakieś tarczki. Znaczy, jakie te tarczki. Przedmioty może wyjątkowej jakości będą wypadać. Miałem 40 parę. A ja im kilkanaście. Nie jest dobrze. Chociaż dobra, to są jeszcze szkielety. Można by coś jeszcze aż tak przejmować. Dobra. Okej. Dużo na kontrę. O tym to zabierze. Prędkość ataku i obrażenia magiczne. Dobra. Jestem za. Jak mówię, uwielbiam kontrować. Dobra. I tutaj co mamy? Wampiryzm, ale jeszcze wyższe obrażenia kontrem. Tak, kontrem. Kosztem 7 kontrer. Obrażenia są jakieś dużo większe. O 2 na dole, 4 na górze. Przemyślę jeszcze. Wiecie, też nie mogę tak zbyt pochopnie wymieniać, potem się okaże, że wszystko co miałem, jakieś strategie, pomysły i w ogóle to wszystko przepadnie. A super, jeszcze goblinów tu brakowało. Dobra. Więcej max HP, więcej kontry. Jeszcze większe obrażenia, oczywiście, że biorę. Gobliny są w niefortunnym miejscu, muszę ich usunąć, żeby nie korzystały zbyt mocno z ich pomocy. Chociaż nie ukrywam, ryzykuję sporo, bo teraz już lasy są też sporym zagrożeniem. W ogóle jak tam z craftcem, oczywiście, że masakra, nic nie dostałem. Mniej kontry, ale inne efekty. Może być warte. No nawet jeszcze teraz. Dobra. Wiesz, no nareszcie. Ale takie normalna wioska. No, nie mam za bardzo na nią miejsca dobrego. Ale coś tam się ogarnie, dobra, super. Będą strachy na wróble, z których pewnie i tak nie skorzystam nigdy. Ale wiecie, będą, to się liczy. A kolejny las. Sporo ryzykuję. Bo będą się policzyć, wiecie, ile ich tu jest łącznie. Żeby wiedzieć, ile jeszcze będę mógł dorzucić, zanim spotkam po prostu śmierć. U, tarczka. Mniej, ale inne efekty nie. I tak jest kiepska sytuacja, to nie chcę jeszcze bardziej pogorszyć. W sumie ta widać, że jest bardzo źle. Więc wiecie co? O, kolejny poziom. Dobra, to jest dobra opcja. Ale wiecie co, na pewno nagromadziliśmy nie za dużo może materiałów bezpośrednio, ale dwie bardzo cenne rzeczy, które ułatwią nam przyszłe przygody, więc pozwólcie, że odejdę. Odbiorę inne rzeczy. I jak tam mamy z craftem, potrzebujemy 4 jeszcze. No niestety, nie udało się. Natomiast co tu mamy? Jeszcze obrażenia z wampirów, to niepotrzebne raczej.
O, Skinner Knife albo co jest sam skillofa. I to teraz mogę ściągnąć. Dobra, wiecie co, chociaż czy jest sens to ściągać? Dobra, tego nie było sensu ściągać, w sumie mamy dużo miejsc. Co? Co? Usunąłem kill-off i nagle nie mogę? Co się stanęło? Co ja żem właśnie zrobił? Wiecie co, naprawdę nie ogarniam. Chyba grę zepsułem. A, dobra. Maksymalna ilość rzeczy, które mogę mieć. Dobra, wiecie co, teraz to już zaczyna wszystko mieć sens. W takim wypadku będę musiał jakoś, nie wiem, powiększyć jeszcze bardziej to wszystko. I usunąć to, czego na pewno nie potrzebuję. Przyjmę, dobra, ser. Jeden życia za pokonywanie wroga, okej. 10 max HP, nie jest aż takim... aż takie cenne. 2 max HP za każdy punkt obrony. Te rzeczy jeszcze nie są aż takie, wiecie, mocne. Więc moim zdaniem można byłoby je wymienić coś innego, tylko... problem w tym, że nie mamy niczego innego. Co by było na tyle warte uwagi. Więc dobra. Zobaczmy teraz tylko szybko, czego jeszcze potrzebujemy, na co. Może jakiś właśnie fajny budynek się akurat pokaże. No tutaj odpada, bo nawet nie mam tych orbów. A szkoda trochę, nie ukrywam. Bo jak widać, tu jest właśnie opcja tworzenia biżuterii, co mogą być naprawdę cenne. Dobra. Tutaj mamy rzekę, ale też brakuje trochę jeszcze rzeczów. I tak, wiem, że nie mówi się rzeczów, ale no. Mniejsza z tym. Wiecie co, tu jest kolejna ta złota karta i jakaś inna karta, arsenal. Może warto byłoby się tym zainteresować, ale to już będzie w kolejnym odcinku, bo tak, dzisiaj wyjątkowo zrobię krótszy. Głównie ze względu, powiem wam szczerze, na to, że nie wiem, czy długie odcinki z Loop Hero mają sens. Taka jedna pętla moim zdaniem jest lepsza. Po prostu za każdym razem, jeśli będzie za krótka, to wtedy dwie. Ale naprawdę, jak inne gry typu Ori czy coś, okej, rozumiem długie odcinki, tak Loop Hero jest, powiem szczerze, monotonny dla oglądania na dłuższą metę, więc takie krótsze będą na pewno lepszym wyborem. Ale dobra, mniejsza z tym, po prostu dziękuję wam za uwagę, no i do zobaczenia już w kolejnym odcinku, który będzie za tydzień. Przy czym, no, miejmy nadzieję, że tam już będzie lepiej. Na zasadzie wiecie całkowicie, że to może pokonamy bossa, to odkryjemy te nowe karty, cokolwiek, bo... nie ukrywam, dzisiaj się trochę zawiodłem na tej wyprawie. Poza tym, że mamy super przedmioty, co to pewne oczywiście. No, dobra, starczy tak naprawdę, bo już zaczynam za bardzo marudzić, więc... no, trzymajcie się. Ej, ej.